Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta i pewnie, jak widzicie tytuł, tak, jeszcze żyję, nie skończyłem jak JJ Joker i dlaczego w ogóle nie było filmu. Dobra, za chwilę wam to opowiem tylko. Zróbmy sobie na razie tutaj armor, trzeba armor zrobić, żeby nie zginąć głupio. I tak, to wystarczy. Bierzemy, ej, ubierz to. Dobrze. Dobra, i ogólnie, dlaczego nie było filmów? Dlatego, bo w tym momencie pozdrawiam osób, które mieli praktyki niedawno, czy będą za niedługo mieli. Miałem właśnie praktykę, taką dość ciężką. Miałem dość ciężką praktykę, bym powiedział. Ponieważ, wiecie, to tak wygląda. Marcin sobie myśli, co w sumie mógłby robić w przyszłości, poza YouTube'em oczywiście, takie praca poza YouTube'em. No wiecie co, najpierw się prześpię. Praca poza YouTube'em. No tak myślę, że chciałbym coś zrobić z komputerami. No i tak idę do nauczyciela, powiem, nie, bo to by wyglądało tak, nauczyciel się pyta, bo to są 2 tygodnie, czyli jeden tydzień gdzieś i drugi tydzień do innego miejsca. I takie, gdzie idziesz do w pierwszy tydzień? I ja takie, na budowę. Na budowę. No i poszłem sobie na budowę. Drugi tydzień będzie jeszcze przede mną, zobaczymy jak będzie. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak męcząco. Było, naprawdę było tak męcząco, że ja wracałem do domu i nie miałem sił nawet, by coś nagrać. Po prostu siadłem na dupsko i naprawdę nie ruszałem się. Nie, już miałem dość. Już miałem dosłownie dość. I po prostu było coś ciężkiego. Dlatego to właśnie nie było czasu. Nie było czasu. Ponieważ, o, delfinki. Ponieważ to był bardzo długi czas pracy. To było nie wiem ile godzin, 10 godzin, nie wiem ile godzin pracowałem, ale od siódmej do 17, więc wyjdź. Pracowałem od 6. Nie, od 7 do 17. Później właśnie to było w magazynie. To było w takim magazynie fajnym. Tam drewnem coś robiłem i takie różne rzeczy. Po polsku to się chyba nazywa zawód cieśla. Coś takiego. Tam sobie patrzyłem jak to jest. I ogólnie spoko było. Ludzie są spoko, tylko Praca ciężka. I takie od 6 do 17 robię to. No, najpierw było od 7 do 17. Było i ja pierdolę, jak ja to mam przeżyć. Wracałem rozwalony. Sorry, że przeklinam, ale w tym momencie muszę pozbyć się swoich obaw, swoich nerwów. Podzielić się z nimi, z wami. Czyli było właśnie tak, jak mówiłem. Nie miałem ani czasu, ani w sumie chęci i siły
Bo gdybym coś nagrał, to bym coś bredził, to by było coś, jakaś głupota, bo nie mam siły, by myśleć. I później. I ogólnie by. Te filmy byłyby jakieś słabe, byłyby bez żadnego wysiłku, dlatego nie nagrywam. Tak. Tak, i co ja w ogóle tam robię? Właśnie, bo niekiedy mi się myliło, myliłem się, że zaczynałem o 7 i o 6 i tak się waham, ale to było tak, na początku zaczynałem o 7 robotę. Później szef przyszedł pan szef. Szef, o cześć Creeper. Przyszedł pan szef i uznał, a ty jutro pójdziesz na budowę, okej? A ty pójdziesz na budowę, czemu nie? Zobaczysz jak to będzie, nie? I właśnie o 6 musiałem być na budowie, jak o 7 musiałem być w magazynie, to wtedy musiałem być przed magazynem czekać, aż przyjedzie taki samochód i mnie weźmie ze sobą na budowę i takie w ogóle. I tak, o 6 musiałem, wstałem o 5, o 6 musiałem wyjść i tak samo do 17. No i wtedy jeszcze musiałem wrócić tym samochodem, więc to jeszcze dłużej trwało. To jakieś w pół do 18, czyli jakieś pół do 6 na wieczór byłem i dopowiedzcie sami, no od samego rana do samego wieczoru, jak to tak można, jak tak nagrywać filmy na YouTube, nie? I dlatego ogólnie nie było tych filmów. Taka sprawa, bo ja tak naprawdę cieszę się, że przeżyłem. Nie tylko, bo to było męczące, to było oczywiście, że to było. Jestem nieprzyzwyczajony do ciężkiej pracy. Dobra, ciężkiej pracy może tak, ale nie aż takiej. No i ciężka praca, czyli myślenie dla mnie, tak. Myślenie to ciężka praca dla mnie. I tak. Ogólnie to ostatnie 2 dni to ja musiałem, kurde, na dachy się wspinać. Naprawdę, na dachy. I tam, kurde, a ja miałem zawsze lęk wysokości, to zajebiście. Zajebiście, lęk wysokości. Ba, na dachy. Mu się zachciało. No. Chciałem jakoś zrymować, ale nie wyszło. Ach, szkoda. Ale ten, ogarniacie przekaz. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja to wybrałem? Nie wiem, naprawdę. Sam się pytam. Na szczęście to już jest za mną. I mam nadzieję, że kolejny tydzień nie będzie taki męczący i że będę mógł nagrać dla was odcinki. Coś takiego. Ogólnie to tak. Jak mówiłem, skakałem po dachach. Nie skakałem, bo to było niebezpieczne. Się bałem o swoje życie. O, zombie. Cześć. A ty tam pół biedy idź. A wiesz co, ci zabiję, no, okej. I tak, ja się bałem o swoje życie. Ja się naprawdę bałem, że spadnę, bo tam było takie ubezpieczenie normalne, takie jak zawsze jest, takie. No. Wiecie, jak jest na budowie, nie? Takie ubezpieczenie, barierki są. Ale mimo wszystko się bałem. Te ba barierki były tak ustawione, że i tak szło spadnąć. I tak szło spadnąć. Ja sobie myślę, jaki debil te barierki ustawił? Jak to ma być bezpieczne? Ej, to nic nie daje. Pociul te barierki. Naprawdę, i ja się tam bałem strasznie. Strasznie się bałem. Strasznie, naprawdę strasznie.
Tak zawsze patrzyłem pod nogi, zawsze, przez cały czas. Cały czas. Ten, ten gościu, który na mnie uważał, tam był taki gościu. O, Grażyna. O nie, jeszcze ty. I to był taki gościu, się nazywał Franz. Zajebiste imię. Chyba był Francuzem. Nie osądzam, ale chyba. I ogólnie to on był trochę dziwny. On był trochę dziwny. On tak przychodzi do mnie. Ja jestem na tej barielce. On mi daje spray, a ja mam coś rysować, nie rysować, malować po prostu, okej, okay? Malować. No i co? I on tak do mnie przychodzi, takie, spróbuj nie spadnąć. To jest tak, to było tak wysoko, że upadek to by był instant death. I on takie przychodzi do mnie, spróbuj nie spadnąć. Jeśli spadniesz, to umrzesz. I ja trafię do więzienia. I takie, okej. O nie, o nie. No i umarłem. Gdzie to było? Dobra. I ogólnie gdzie ja byłem? Ano, i tam taki jeden upadek mógłby mnie zaraz zabić. On mówi, tak. Tam wiesz co, jak spadniesz, to jest instant śmierć i spróbuj nie spadnąć, bo inaczej policja przyjedzie i trafi do więzienia. A ja sobie myślę, czy ty chcesz, żebym nie umarł, ponieważ trafisz do więzienia? Tylko tyle? Tylko tyle? I takie, w sumie, jak on tak mówił do mnie, takie, ej, weź spróbuj nie spadnąć, bo to jest instant śmierć. Ja takie, nie, wcale. Musiałeś mi to mówić. Przecież to było oczywiste. To było dla mnie oczywiste, gdy już widziałem to z góry, gdy już słyszałem, że mam iść tam, gdy tam weszłem. To było oczywiste. I za każdym razem bałem się, że umrę. Ale tak naprawdę nie w Minecrafcie. W Minecrafcie umarłem. I co? Respawnuję się. A w prawdziwym życiu się nie zrespawnujesz, więc spróbuj nie spadnąć. To było właśnie to był mój moje myśli przez cały czas. W Minecrafcie się odrodzisz. Wszędzie, w każdej grze masz drugą szansę. W życiu nie będziesz miał drugiej szansy. Zginiesz, kropka, koniec. To jest jak, w sumie jak hardcore, jakbym ustawił hardcore w Minecrafcie, to giniesz, koniec. Nie ma. I miałem naprawdę się bałem. To było straszne. To było naprawdę straszne. To były, nie wiem, 10 metrów, czy wyżej, nie wiem. Nie wiem, to był taki duży, duży budynek, taki z 6 piętra miał, to było przerypane. Przerypane. I tak, za każdym razem wykończony i czułem, jak z każdym dniem czas się dłużył, czyli było jeszcze dłużej i ta praca była jak wieczność. To było jak na budowie byłem 2 dni i czułem się, jakbym był tam przez cały miesiąc. Naprawdę. Naprawdę tak się czuję. I to nie jest dobre uczucie. To było straszne uczucie. To było naprawdę straszne uczucie. Najbardziej, że zawsze chciałem wrócić do domu. Się cieszyłem, gdy byłem w domu. Tak, nareszcie. Żyję, przeżyłem dzisiejszy dzień.
Jutrzejszy dzień też spróbujmy przeżyć, nie spadnąć z wysokości 10 metrów, bo to będzie niekorzystne. Nie chcemy skończyć na YouTubie jak JJ Joker. No. I tak to właśnie wyglądało. To były właśnie moje myśli. One mnie prześladowały przez cały dzień. Jak ja bzika nie dostałem. Takie, nie spadnij, tylko nie spadnij. No, weź to maluj, ale kurde, nie spadnij. To jest jedyna zasada. To jest najważniejsza zasada, której masz się trzymać. Nie spadnij. Po prostu. Nie spadnij. I to mnie prześladowało przez cały czas. To było straszne. O nie, okej. Okay. Moje itemy tu będą, bo żal by było, gdyby nie było. No i dlatego nie było filmów czy tam jest szkielet, naprawdę. Gdzie są moje itemy? My itemy? Bo się zagadałem. I gdzie są moje itemy? Itemy? Halo? Itemy? Halo? Bo gdzie ja umarłem? Bo teraz mam problem, teraz mam prawdziwy problem. O nie, teraz będę itemów szukał. Nie! Najgorzej. No i nie dość, że tyle bólu obeznałem, to jeszcze taki fajny film. No, dosyć. Niefajny w sumie. Dla fanów FNAF-a niefajny. Bo ja tam śledzę tego całego dałko, tego amerykańskiego youtubera FNAF-owego i tak dalej. Ogólnie chyba warto go śledzić. Ponieważ on jest jednym zawsze z pierwszych osób na świecie. Naprawdę. Z pierwszych osób na świecie, którzy informują o takich nowościach FNAF-a. Czyli no, ja tam go subuję i w ogóle i taki fajny film, bardzo fajny. Tak wstaję rano, dzisiaj rano to było w sumie. Już mi się myli, ale nie, w sumie nie wiem, gdzie, kiedy to wrzucę, więc może no, po prostu kiedyś być, tak? Tak, ogólnie to najważniejsze jest to, że wstaję sobie i takie, okej, zamyślę znowu do roboty, fajnie, było dzisiaj, czyli dzisiaj był ostatni dzień, takie ostatni dzień, trzeba to jakoś przeżyć i będzie wszystko okej, będzie po wszystkim, nie? I co? Sprawdzę na YouTube, o! Fajnie, ej, FNAF jest. Dałko nagrał coś znowu o FNAFie. I tak. A, tu jesteś, Mendo. I co? I było takie coś, że on takie, o! FNAF został usunięty. FNAF VR został usunięty. Ja takie, jak to? A jak to? To niemożliwe. Takie Dałko mówi, bo wiecie, Scott i w ogóle grupa uznała, że nie, że gra jeszcze nie jest gotowa, że trzeba naprawić, że jest gotowa, ale trzeba naprawić, dużo naprawić trzeba, więc co? Przesuniemy sobie całą datę premierę gry, przesuniemy o
przesuniemy o tydzień, o jeden tydzień, czyli FNAF VR wychodzi 28 maja, a ja się tak cieszyłem, bo za 4 dni miał wychodzić, 3 dni, chyba 4 dni, co teraz, 4 dni. Więc ja tak się cieszyłem, takie, będę miał, wreszcie odpocznę, będę miał spokój, będzie okej, a tu nie. A po co, no w sumie, no po co? Myślałem, że, wrócę do domu, kiedyś obejrzę sobie FNAF VR, jak to wszystko wygląda, wszystko, hype i w ogóle, a tu nie. Tu nie, pocałujcie mnie, wiecie, pośladki i odwalcie się. Naprawdę. Tak to myślę, że tak to wyglądało. Naprawdę. Z jednej strony się cieszę, że naprawiłem, z drugiej strony ich nienawidzę za to, bo trzeba dalej czekać, ale. Okej, okay. Chill. Więc jeśli Scott chce i w ogóle, jeśli w ogóle mamy czekać na to, żeby gra była naprawiona, żeby była dobra, bo trzeba naprawić błędy i takie coś, żeby była dobra, żeby nie było bugów, lagów i w ogóle, rozumiem to. Całkowicie to rozumiem. Ale no serio, już drugi raz przesunęliście. To jest teraz drugi raz przesunęliście datę premiery gry. Na początku to miało być. To miało być. Kiedy to miało być? Bo zapomniałem. 30 April. Tak, April. Czemu mówię po angielsku? Nie wiem. Ale wiecie, o co chodzi. 30 April, tam Scott. FNAF VR coming. No, 30 April, wiecie, o co chodzi. I tak. I wszyscy się cieszą, wszyscy hype'a tu. Nie, 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 wiecie co? Nie, jeszcze nie jesteśmy gotowi. Jeszcze, wiecie co? SOS, pomocy. Musimy odwołać premierę gry naszej świetnej, bo jeszcze nie jest świetna do końca. Więc co? Wyjdzie 21 maja, nie? I to jest jeden miesiąc, prawie jeden miesiąc. No, 9, no minus 9 dni, ale. A i tak miesiąc! Halo! Ile można? Tyle, nie mówcie mi, że tyle lagów, tyle bugów, tyle problemów, tyle błędów tam jest. Nie! Nie! Nie gin, nie gin, nie teraz. Ale nie mówcie mi, bo naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Jestem dziwnym człowiekiem. Ja po prostu mam mieszane uczucia. Zawsze, zawsze. Zawsze z jednej strony się obawiam, boję się i w ogóle z jednej strony chcę, z drugiej strony nie chcę. I zawsze tak mam. To jest dziwne. Mówię coś, a no niekiedy tak mam, że mówię coś, a chwilę później to z jakimś cudem zaprzeczam. Czyli mówię takie, jakbym robił teorię, jakbym robił teraz teorię o. Okej, okay, zrobię głupią teorię, taka, ale przykład, głupia teoria. Zombie to Herobrine. I tak. Dlaczego zombie to Herobrine? Dlatego, bo mają te same ubrania, są do nas wrogo nastawione, no i takie coś, nie? A dlaczego nie? No bo zombie ma czarne oczy, a Herobrine ma białe. No, to jest moja logika. Mówić coś i zaprzeczać to wraz z tym. O nie, nie bij mnie.
Ty chamie. Nie bij mnie. Ja zaprzeczam głupie teorie, bo nie mam sensu. Więc ja jestem dziwnym człowiekiem. Niekiedy tak potrafię dziwnie myśleć. Naprawdę dziwnie myśleć. Naprawdę nie rozumiem swoich uczuć, swoich emocji i w ogóle czuję coś i zarazem czuję totalne przeciwieństwo. To jest dziwne. To jest naprawdę straszne. To jak tak można? To jest naprawdę. Nie wiem, co jest za mną nie tak. Czy ja jestem w ogóle człowiekiem? Czy ja jestem człowiekiem? Czy jakimś, kurde, alienem z kosmosu? A weźmy sobie ścinę. Przyda się. Wiecie, plantacja i takie coś. Ale nic takiego, to legalny biznes. Zostawcie mnie. To jest legalny biznes. To trzeba zebrać. Ścina cukrowa. Wydaje wam się. Ale niech będzie. Dobra. W ogóle dużo ludzi mówiło na to bambus kiedyś. Ja też mówiłem bambus na to, bo tak naprawdę wygląda. Spierdzielaj. A tak naprawdę to jest ścina cukrowa. A ja nie wiem. Nie wiem teraz, jak myślałem, że to jest bambus i ścina cukrowa to jest to samo, jednak nie. W Minecrafcie się dowiedziałem, że jednak nie to. To czym to jest? I patrzcie. Czemu tu są zombie wieśniaki? Tyle zombie wieśniaków. Ej, 3 zombie wieśniaki. Ej, jak tak można? Czy tu jest wioska? I don't know. Nie wiem, czy tu jest wioska. Naprawdę nie mam pojęcia. Weź to, zniszcz. Bierz to ze sobą. Cenna plantacja. Cenne zioła. Później się zarabia dużo, więc to jest cenne. To trzeba brać. Wziąć ze sobą, sprzedać komuś na Allegro i będzie dobrze. Na przykład takiemu pająkowi, widzieliście? Ale mógłby poczekać, a nie mnie atakować i mnie okraść. Bo chciał mnie okraść, widzieliście? Chciał mnie okraść, okraść z tego. I wziąć wszystko. Ja się nie dam. Ja nie. Ja nie. Tak nie będzie. Tak nie będzie. Więc nie, rybą raczej. Samą rybą nie popłynę. Dobra. Więc musiałbym pomyśleć, gdzie ja byłem, żeby znaleźć tamtą wioskę, chyba że znajdę nową. Czy ja widziałem Endermana, który się teleportuje? Bo go boli, deszcz go boli. Deszcz go bije. Chyba tak. To jest bardzo prawdopodobne. I naprawdę, może ten tydzień, kolejny tydzień, powiedzmy, może coś wrzucę, może będę miał siły i czas. Jeśli nie, to wiecie, że mam jeszcze jedną tygodnię, tak się kurwa nie mówi. Jeden tydzień jeszcze. Jeden tydzień praktyki i jakby nie było filmów, to wiecie dlaczego, bo jestem zajęty, bo jestem zmęczony, bo jestem zajęty po prostu. Nie mam czasu. No. Mam czas, mam chęci, mam siłę. W miarę wróciłem teraz i chciałem wam to powiedzieć, chciałem to nagrać.
Nie wiadomo po co w Minecrafcie sobie łaziliśmy, ale miałem nadzieję, że coś znajdę. I nic nie znalazłem, jak zwykle. Sad life. Co tu się świeci? Te ogórki. A może takie ogórki weźmiemy? Bo tu są 5. Mam... Nie, nie, to 4 były. Mam ogórki! Mam ogórki! Jak to się nazywa? Nie ogórki, tylko... Iskrzyłda, co? Okej, okay. Ja na to będę mówił ogórki. Czemu nie? Albo korniszony. Nie, korniszony to są... creepery. Creeper to korniszon. Kurwiszon. A to są ogórki, okej? Okay? Okej. Okay. Zawsze, że wcześniej mówiłem na creeperów też ogórki, ale no, nowe aktualizacje wszystko psują, wszystkie ksywy ładne. Ładne ksywy. Ksywy i teorie. Tak. Ogólnie to jeśli chodzi o na FAVR to może, bo niektórzy mnie pytali, czy będę nagrywał, to mówię, że nie, bo nie mam zestawu VR i jakbym miał, to bym nie miał jak nagrać, bo nie wiem jak to działa, nie wiem jak to się, jak to podłączyć, może kiedyś bym się dowiedział, pewnie kiedyś się nauczę, no ale teraz nie, no patrzcie, delfiny mi dawają jumpscare, no. O, żółwik. Ej, czekaj, żółwik tu jest. Ej, czekaj. Ej, bo która z nich... Nie! Patrzcie go. Weszedł mi do łódki. No, cyganie jeden! Cyganie jeden! Co mnie bijesz? Co mnie bijesz w własnej łódce? Ty cyganie jeden. Idź. Co? Złoto dropnął. Sztabkę złota dropnął. Cygan pewnie jeszcze innych okradł. Ja wam mówię. Która tu jest w ciąży? Czy ty jesteś w ciąży? Czy jesteś w ciąży? Naprawdę? Czy mi się wydaje, bo... A ty co ty tu? Co się gapisz? Cyganie jeden. Co? Trudno wyjść na ląd? Trudno wyjść. Tobie trudno. To coś jest chyba w ciąży. Bierzemy je. Mogę? Czy nie za bardzo? Halo? Ej! Właś tu! Wejdź tam! Nie! Serio? Serio? Cicho! Coś mi tu warczy. A dlaczego nie możesz do łódki wejść? Ej no... Weszło? Nie, nie weszło. No, już myślałem. Ej, no to nie może... Ale okrutne. A chciałem mieć jaja. Jaja w tym... w akwarium, właśnie. Chciałem właśnie jajka z akwarium, żeby... w akwarium, żeby... Później w akwarium były małe żółwie. Słodkie małe żółwie. A jednak nie dziś. Nie dziś.
Może kiedy indziej. Może kiedy indziej. Na razie nie. Na razie widzę, że to nie, to nie, to nie dziś. To nie dziś. Dokładnie. Biznes nas tutaj zaprasza. Biznes. Good business. O. I o. Dobra, w sumie nie wiem, co już powiedzieć, bo chciałem powiedzieć to, co przeżyłem, dlaczego nie było filmów i powiedziałem. Więc mogę poruszyć jakieś inne tematy. Na przykład serie, które mi proponujecie. Na przykład. Dostałem jako propozycję. Tam był Ultimate Chicken Horse, coś takiego. No, tytuł podobny do Ultimate Custom Night, oczywiście. Ultimate Custom Night, Ultimate Chicken Horse. Jak wbijałem sobie Ultimate Custom Night na Steamie, to właśnie mi wyskakiwała ta gra też pod słowem Ultimate. Ultimate Custom Night, Ultimate Chicken Horse. Może bym kiedyś nagrał, nie wiem. Może, nie wiem, w ogóle nie wiem, czy komuś się to spodoba. Ale I don't know. Może kiedyś nagram, może kiedyś zobaczę. Może kiedyś się zrobi, po prostu. Co jeszcze? Był sobie, właśnie, do tego wracając do tego, to chcieliście, żebym to nagrał z Foxim. Ja nie wiem, czy tam jest multiplayer, najbardziej w, jeśli chodzi o telefony, bo wiecie, że ja nagrywam głównie na telefonie, jeśli ktoś nie wie, to teraz wie. I jeśli ktoś ma problem, to niech idzie, I'm the king. No, I'm the king of this channel. I'm the superhero here. Dokładnie. Więc no, co do Ultimate Chicken Horse, to nie wiem. Jeszcze mnie prosiliście o Cupheada. Tak, Cupheada. Czy żebym nagrał Cupheady? Też musiałbym sprawdzić. Chyba nawet jest, chyba gdzieś widziałem, że jest ten telefon, ale wątpię znowu, żeby był multiplayer, bo zrobić multiplayer na telefonie nie jest aż takie łatwe, tak mi się wydaje, nie wiem. No, jakby to było łatwe, to by chyba każdy robił, prawie każdy. Ale no, zobaczy się, mówię, zobaczy się. Po co ja zbieram ten piasek? Nie wiem. Ale się zobaczy, czy będę nagrywał Cupheada. W sumie z przyjemnością bym sobie zagrał w Cupheada. Wiem, że to jest jedna z najtrudniejszych gier historii, czy coś takiego. Taka bardzo trudna gra. Ale dostała dobre opinie. Ponieważ ma dobrą grafikę, czy coś takiego. Ma grafikę jak stare bajki, tak mi się to kojarzy, chociaż ze starymi bajkami. Trochę z Bendy mi się to też kojarzy, bo Bendy też miał taki koncept, że o, stare bajki i takie coś, stara bajka 1900 coś tam, nie? I coś podobnego, tylko że Bendy to horror survival game, a to jest po prostu taki nie RPG, czy tylko coś innego, platformówka, dokładnie, platformówka, coś typu Mario, o, coś, no coś typu Mario. I
Tylko, że trzeba pokonywać przeciwników. O, takie coś. No, tyle co wiem, więc. Jakbym nagrał, to myślę, żeby było ciekawie. Ale jak dobrze siebie znam, jak mówiłem, mieszane uczucia. Zarazem cieszę się, zarazem obawiam się tej serii, jakbym ją miał nagrać, ponieważ rage'owałbym, ale naprawdę, naprawdę bym rage'ował, że nie wiem, czy to jest, nie wiem, cała gra, czy w ogóle są tam momenty gorsze od Chica's Magic Rainbow, które nigdy nie przeszłem ostatecznie. Więc no, mam nadzieję, że nie aż takie. A jeśli tak, że się nie poddam. I try my best, że tak powiem. No. I tak. Jeśli ktoś jeszcze mi coś proponował, chyba nie, albo coś chyba zapomniałam. Mam takie dziwne uczucie, że coś zapomniałam. Ja za chwilę pewnie mi się przypomni. Później może. Tak czy inaczej, proponowaliście mi. No nie, no nie mogę sobie przypomnieć. Ale pomijając ten fakt, to teraz zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No, myślałem nad czymś, co zapomniałem, i zapomniałem inne. No, ja jestem geniuszem. Ja jestem geniuszem. Co ja teraz chciałem powiedzieć? Co ja chciałem powiedzieć? A, i przy okazji możecie wbić na Discorda. Tam dużo ludzi pisze. I tam też dostałem te gry, które powiedziałem jako proponowane, więc możecie, jeśli chcecie mi coś zaproponować, to możecie mi napisać na serwerze, na Discordzie, link w opisie oczywiście. Międzywymiarowa armia, czemu nie umiem mówić, jestem najwidoczniej zbyt zmęczony, żeby powiedzieć moje, że tak powiem, ulubione słowo, międzywymiarowe, wymiary, kosmos i w ogóle. Wymiary galaktyki i w ogóle. Tak, to jest to. To jest to. Tak. No, czemu to się je? Jak się trzyma? Też czemu to się je? No, co ja chciałem powiedzieć? A, teraz mi się przypomniało, co mi proponowaliście jeszcze. Proponowaliście mi Case Animatronics, Fangame FNAF-a. Kolejny Fangame FNAF-a to był, jak to było, Nightmare Circus Baby, czy coś takiego? Nightmare, coś Nightmare i Circus Baby, czy coś takiego. I nie wiem, czy będę nagrywał fangamy FNAF-a. Nie jestem pewny, czy chcę. I mean, FNAF-a jest no, wystarczająco na tym kanale. I po prostu nie wiem, czy chcę tego więcej. Najbardziej, że Case Animatronics mi się wydaje taki trochę sztuczny, czy coś takiego, takie, no nie wiem, możecie mi napisać, czy opłaca się nagrać tą grę, bo widziałem, że jest chyba za darmo na Play Store, więc mógłbym sobie wziąć w każdym momencie i nagrać. Czemu by nie? Ale ja się zastanawiam, czy warto robić tę serię. No, naprawdę możecie mi napisać. I ja, jak już postanowię nagrać tą grę, to zrobię kiedy indziej, czyli
No, po zakończeniu serii, bo teraz mam serii do zakończenia, nie wiem ile. Ile ja mam serii do zakończenia? Doki Doki zacząłem nagrywać. Minecrafta raczej szybko nie skończę. Baldiego w sumie szłoby dokończyć. Undertale'a muszę jeszcze Sansa dobić. Jestem coraz bliżej, małymi kruczkami się zbliżam. Zwycięstwa. I tak, ale co to się dolicza do dokończenia? Do dokończenia. O, jest owca, to zaraz sobie zbierzemy. Zaraz sobie. Myślałem, a myślałem, że tu też jest owca, ale. To brzoza. Dobra, słyszę pająka. Cześć. A teraz zapomniałem. A, okej. Ale zapomniałem te. Shit, zapomniałem. No, jak to się nazywa? Pszenica, dokładnie, pszenica. Naucz się polskiego. Przyda ci się. Dobra, chodź tu. Owieczko. Nie kręć się. Spokojnie. O nie, nakarm. 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 Ale tam. Tu. Tutaj. No chodź tu, ty owco. Halo. Ej. Chodź tu, wracaj. Szybko. No ty owco, chodź tu. No patrzcie ich. No chodźcie tu. No, gdzie ty idziesz? No patrzcie, jaka men... Jaka menda. Mędę owcy, no. No patrzcie! Chodźcie tu. Wszyscy. Spokojnie. No patrzcie, no. Chodź tu. Czy to takie trudne? O! O! Nie! Nie wyjdziesz. Co mogą się zrykać w nieskończoność, tak? Czy mogą się tam, wiecie co? Nie w nieskończoność. Ale zrobili dwa dziecki! Dwa dziecki! Zryknęli się dwa razy na moich oczach, ale... To nic! To nic. Doki doki gorsze rzeczy się dzieją. To tam... Mniej przyjazne. No, moja postać ciągle Mace Sayori. Jakby nie mógł przestać. Ta biedna. Nie no, w sumie jaka biedna, no jej się to podoba, więc. Co mam mówić? Ja słuchaj. O nią maca, ona. No, nie powiem. Chyba coś mi urosło, wiesz? Chyba, o, Creeper, idź! Ty nie rośniesz, ty. Kornishon 1. No. Dobra, nieważne, to tyle, co chciałem powiedzieć. Mniej więcej, no w sumie trochę za więcej powiedziałem. I tak, więc już nie mam nic do powiedzenia. Fuck! Porada na dzisiaj. Nie uciekajcie od Grażyny, ponieważ no, ona i tak was dogoni. Ona i tak was zabije, więc próbujcie ją pierwszy zabić. I
I nie skaczcie po dachach jak debile, bo to się może źle skończyć. Na szczęście się dobrze skończyło dla mnie, ale dla niektórych może się nie skończyć dobrze. Więc uważajcie. Bądźcie świadomi każdego swojego kroku i cześć.